Hej, czy witajcie, z tej strony Gilatki, dzisiaj ze mną Maciek. Siema. Kolejny wspaniały odcinek Bloons City 6 i dzisiaj, moi kochani, lecimy z kolejnym możliwym challenge'em. Tym razem jest to challenge od pana Dark Demon 6081, który proponuje, by w kolejnym odcinku wybrali po jednej małpce, każdy musi inną i możecie użyć tylko tej. W tym challenge'u możecie wybrać każdą małpkę, w tym farmę i wioskę, ale możecie wybrać tylko jedno. Dla przykładu, jeden wybiera wioskę, drugi snajpera lub jeden śmigłowiec, a drugi maga. Dałem już pod poprzednim odcinkiem, więc jeśli oczywiście nie widzimy tych komentarzy, czy na przykład tak jak tutaj do były więcej łapek, dawajcie łapki w górę pomysłom innym, które wam się podobają, a na pewno o wiele łatwiej będziemy w stanie je zobaczyć. Także, ja przedumałem sobie i ja dzisiaj będę grał druidem. Może niespodziewanie, ale ja będę grał druidem. Czym ty będziesz grał w takim razie? Namyśliłeś się już w tym czasie? Małpeczką z rzutkami, oczywiście. Małpka z rzutkami, dobra. Czyli będziesz robił małpki z rzutkami, ma tego, zbierasz expa, widzę też wtedy. Oczywiście, ja zbieram, dobrze. Bo chcę zrobić tutaj, wiesz, monsterkę. Bardzo dobrze. Ja mam wszystko odblokowane, ja dzisiaj będę, myślę, szedł sobie wiele różnych rzeczy, bo wszystkie trzy będę starał się iść te... Ale ja będę grał dosyć specyficznie, bo ja nie będę grał przy samym wejściu. Jeśli mógłbyś mi tą strefę po lewej, tu gdzie teraz postawiłem swoją pierwszą małpkę, zostawić, byłbym bardzo wdzięczny, byłoby super. Dobra, naprawdę. Nie będę tam nic się tryniać. Dobrze, nie było też również mowy o żadnych dodatkach, jeśli chodzi o pieniądze, więc jako że gramy pod jedną małpkę, ja pozwolę sobie tutaj wykorzystać trochę pieniędzy, Maćkowi je oczywiście wysłać, żeby to było troszeczkę łatwiejsze, powiedzmy. I teraz niech on sobie pójdzie w co chce, ja pójdę sobie w co ja chcę i ale każdy będzie co, oczywiście mi się zadowolony. Wydaje ogólnie, nie? Mhm. Bo ja już robiłem te małpki i te małpki są na tyle takie dobre, że one sobie same poradzą ze wszystkim. Tak. Aha. Mi się wydaje, tak czuję. No dobra, jak uważasz, nie? No, ja tak czuję. Ostre czy lepsze? Dwa szybciej? Szybciej, ostrzejsze, polecimy ostrzejsze. Dobra, ja zrobię w ten sposób, zrobimy nagrodę dżungli i na razie sobie poczekam. I drugiego będę chciał zrobić w żądze krwi dzisiaj. Nie robiłem nigdy, ale druid gniewu zyskuje w trakcie rundy większą prędkość ataku, tak długo jak druid atakuje balony. Dalej, doładowuje prędkość ataku i przebicie innym druidom w promieniu. Może sumować się 5 razy u pojedynczego druida. Więc jestem ciekaw, jak to wszystko pójdzie. Będę starał się ich stawiać obok siebie. Mm-hmm. Jednego obok drugiego i powinny być w stanie całkiem fajnie sobie podziałać. Nie wiem tylko, czy ataki zamieniające odrastające balony w zwyczajne, to chyba nie. Wypuszcza 8 cierni zamiast 5. Też mogłoby być spoko, albo te, które wyrzucają regularnie, uderza rozwidlonych uderzenie rozwidlonych rund, które ściągają się od balona do balona. No, myślę, że też będzie spoko. Dobra, niech będzie tak. I zrobimy sobie oczywiście pod tego. I zaraz będzie żądza. Dobra, przyspieszę troszkę, bo tam i tak klepiesz wszystko, więc ja sobie poczekam. Ale dobra, jest okej, bo ja zrobiłem już na celny strzelec, a tutaj zrobiłem na... Aha, potrójne tylko, 8 tysięcy brakuje. Tak jest. No dobra. Mi się podoba teraz tak, bo ja się zastanawiałem jakiś czas, ci powiem, nad tym na przykład moim. I moim wyborem poszło tak, po pierwsze, druid burzy, czyli porywy wiatru zmuchują balony do ścieżki, odpychają je do wyjścia. Potem może zamrażać balony, które strzelają dodatkowymi piorunami, mogą zamrażać balony. I potem super burza, która uderza, zadaje duże obrażenia wszystkich typów oraz odpycha je do wyjścia. To mi się wydaje jest bardzo przyjemne. Ale za 70 tysięcy to kosztuje. Za 70 tysięcy, ale na przykład duch lasu, to wiesz, to tutaj są te ciernie. Potem jest nagroda dżungli, która generuje gotówkę za każdym wykorzystaniem, co jest fajne. Oczywiście nie mam farmy bananów, więc nie wykorzystam jej, ale duch lasu już hoduje wzdłuż ścieżek cierniste pnącza, czyli na całości, powiedzmy, tak? No i aktywność, aktywna umiejętność generuje życia i więcej gotówki. To jest bardzo przyjemne. No i awatar gniewu jest z żądzy krwi, która doładowuje prędkość ataku, więc jeszcze bardziej zwiększa obrażenia ataku wszystkim druidom. To jest taka, to jest taka rzecz, którą właśnie chcę pójść w tym momencie. Okej. Plus on sam oczywiście też będzie zadawał obrażenia, więc to jest kolejna kwestia, nie? Jeszcze druida burzy sobie tu postawimy po drugiej stronie, myślę. Jakoś tak, żeby łapał się. Jak on się tu będzie łapał? Te mają duże zasięgi, więc to jest spoko. Ja tylko jestem ciekaw. A nie, no mam 18 rundę, to chyba dam radę to zrobić. Dobra. Ile tutaj kosztuje to? 48 tysięcy. A tutaj? 25 tysięcy. Serce dębu. No dobra, no ciekawie będzie, dobra. Dobra, zrobimy tak, nieważne. Pyk, pyk i pyk. Dobra, jest kolejny to druid. Tak niszczą szybko twoje, to twoje druidy niszczą tak szybko. Mój druid górze, sobie nie? Trochę niszczy, 2000 sobie rozwalił do tej pory, no. A moje?
On tam stawia. O kurde. Moje nic. Moje nic. Nie, no twoje coś tam też robią cały czas. Tak. Widziałeś? Nic. Nie, no coś tam cały czas robią. Nic. O, poziom wyżej. Super. Punkt do opinii wiedzy. No i teraz czekamy tak naprawdę. Pieniądze, rundy i tak dalej, żeby można było coś tutaj więcej zrobić. Chcę zrobić rządzę kłucia za tego, za 2700, więc zbieram póki co. O, widzisz, twoja rzuca na górze z rzutkami. Tu widzę, idziesz pod fan klub, tu idziesz pod kuszę. A to ostatnie robisz w ogóle, czy tego? Ostatnie, czyli że... Co? No to ostatnie, czy będziesz mistrz robił? Kuszy? Ten, przepraszam, to pierwsze, katapultę. Tak, tak, tylko że na razie chcę uzbierać, okay. Już mam. Chcę uzbierać ogólnie 25 tysięcy teraz na tej małpce, bo pierwszy raz chyba ją będę robił, mistrz kuszy. Okej, mi się wydawało po prostu, że zawsze szybko lecisz z tego, że zawsze lecisz z tego innego, nie? Niż z mistrza kuszy. Nie, no z tego wyżej. Tego wyżej właśnie robię, pod fan klub plazmowej małpki. Dobra. Nie, zawsze leciałem. A tak to chyba czy... nie będę tam to robić. Albo w sumie zrobię. To rób, śmiało. Zrobię, to lecisz. Trzecią. O, poleciał, jest kolejna pilnująca. Na wejściu i na wyjściu. Dobra, i potrzebuję ta małpka i lepszy wzrok. Kurde, jak poleciałe, kurde, jaki od razu upgrade porobił na czwarty, kurde, ile ty pieniędzy miałeś, szalony człowieku? No miałem, no i się zastanawiałem, no ale mówię, dobra, trudno, już zrobię. Jeju. 48 tysięcy, 25 tysięcy i teraz 16 tysięcy, dobra. Ja na razie upgrade'uję co mam, co mogę, bo no. Tak no to ja już leci. Tak praktycznie, no, porobiłem, jasne. Ja sobie na razie rozstawię małpki, żebym wiedział jak tego, jak potem chcę to zrobić. Dobra. Tu będzie zasięg, tu będzie kolejna zasięgowa. Tu zrobimy sobie znowu pyk, pyk, serce zemsty. I tak dalej. I będziemy upgrade'ować. Czy on jest w ogóle w stanie złapać zasięgiem? Teraz ma większy zasięg dzięki temu? Nie jestem w stanie stwierdzić, czy on go złapie, czy on go nie złapie. Nie wiem, zobaczymy. Tysiaczek. No ale na razie mój druid sobie klepie. Na razie coś tam sobie robi. Aha, ja nic nie ulepszę na razie. Co tutaj, kogo tu poleciałeś w druidzie? Awatar gniewu, rządza kłucia. Tak. Na razie robię rządzę kłucia. Upgrade'uję swoje małpki. Ulepszam. Moje w ogóle nic praktycznie damage'u nie zadają, no ale no dobra, trudno. No ja na razie inwestuję pod przyszłość, żeby inne małpki tu zadawały obrażenia. Okay. Jak się uda trochę uzbierać, to zrobię sobie nagrodę dżungli, ale to... jeszcze dużo pieniędzy przede mną do wydania, żeby coś zrobić. Dobra. Teraz się już w miarę te pieniądze zbierają, więc będę w stanie coś zrobić. Ceramiczne ale... lecą. No dobra. Niech lecą. Jeszcze zrobię jedną rządzę kłucia i będzie okej. Czy tego to złapał? Złapało! Ale super, nie wiem czy ten go złapie, raczej nie. Ale trudno, jeśli go nie złapie. Złapie wtedy druidów. To najważniejsze na razie. Nie, dobra, ja czekam na mistrza kuszy. O, nie złapał. Na kogo? Na mistrza kuszy. Czekam na niego, bo jeszcze go chyba nigdy w życiu nie robiłem. A... ja robiłem chyba mistrza kuszy raz, mi się wydaje? Chyba. No właśnie bardzo dawno temu, ja nawet nie pamiętam, nie? I chcę zobaczyć, czy on był okej. Okay. Ale teraz pieniędzy poleciało, o kurde. Ale zasypało hajsem mocno. 3000, dobra, jeszcze 3000 i robię mistrza kuszy. Dobra, bardzo fajnie w takim razie. O nie, oby... już, dobra. Zrobione, rozwalone. Pyk, pyk. Na pewno o wiele łatwiej byłoby, gdybyśmy jeszcze mieli chociaż bohaterów do wykorzystania, ale to nie było napisane, że możemy. Było tylko po jednej małpce, więc robimy po jednej małpce i heja. Naprawdę szybko niszczy bla 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 bla. Naprawdę szybko niszczy bla 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 bla. No bo tam za dużo napisali informacji, kto to czyta do końca. Bla 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 bla. Tu będzie 3 łapało, tu będzie łapało... 5? Czemu razy 5? Nie no, razy 4. Jak on nie może łapać w 5. Ale on musiałby mieć zasięg zrobiony i dopiero serce grzmotu. No i dopiero twarde ciernie, to druid burzy. Dobra. Sprawdzę, ma o wiele lepsze ustawienie, szczerze mówiąc. Tu powinienem go postawić. Ile ty masz kruków? Tu powinienem go zrobić, o. Okej. Ma razy 3, ale no. Pyk. I tego sprzedam. Myślę, że nie ma sensu. Ten miał piorunku listy. I niech leci.
Jeszcze zabryduję jednego i powinno być nieźle. Ja mają trzy, jeszcze tu się po bokach. No. Jest dobrze. Na razie ci powiem, jest całkiem okej. Okay. A mogę sobie też wykorzystać pieniądze. 240 golda z każdego. Możesz przykuć ołów! Oczywiście, że tak. Fajnie, że masz na początku te, które widzą, jak to się nazywa, widzą niewidzialne. Zakamuflowane. No. Zakamuflowane, no. To jest bardzo przyjemne. Wiem. Ja mówię, bo te podstawowe mapki są OP strasznie. Ja pamiętam, że jak ja wbijałem level, to ja w sumie nie wiedziałem, czy opłacać jakieś inne mapki stawiać i je ekspiłem, nie? No i je postawiłem różnorodnie i one wszystko robiły. Tak. One wszystko robiły w sumie. Ja teraz to, co było albo uzbieram 37 tysięcy, albo 48, ale chyba najpierw 37 ci powiem. No nie wiem, ja właśnie postawiłem teraz mapki już na piątki dwie, jeszcze trzecią teraz robię pod piątkę. Już wszystkie ścieżki zrobiłem tam najlepsze jakby. Ja pieniądze zbieram póki co moimi druidami. Ja jeszcze 40 tysięcy muszę zbierać teraz. Na razie sobie radzimy spoko, ty tam miażdżysz powiedzmy na tym wejściu, więc ja nie to muszę nie, to robić. Właśnie twój druid to robi. Nie, mówię o tak? Tych, o, mówię o moabach. A, no. Tak. Super burza też by była fajna, ale nie uzbieram na to pieniędzy tak szybko. Ciężko. No moje druidy sobie na razie robią super coś tam. Super burza, 70 tysięcy. No, 70 koła. Ale twój z rzutkami robi dużo, w sensie ten co rzuca tymi katapultami, ta małpa mistrz kuszy też robi bardzo dużo, realnie patrząc, więc jest no. Nie no, on jest dobry, fajnie. To jest taki małpka ninja. A teraz 37 koła, żeby cokolwiek zrobić. Ty też widzę, zbierasz, ale... masz 13 koła. Idziesz tak, na ja fan klub plazmowej? Tak. O kurde, ten twój na dole, to już tak jak z karabinu z tej kuszy, tylko kurde. Zastanawiam się właśnie, czy nie lepiej polecić w ilość małpek teraz, ulepszonych tak jakby pod speeda. W ilość małpek? No, że więcej tych małpek postawić po prostu. No to już jak będziesz chciał, nie? W sensie, nie wiem, ciężki wybór. Możesz zrobić piątki wiadomo są najlepsze, nie? Masz jedną piątkę, masz drugą piątkę, no i trzecią. Zrobisz trzy piątki, już masz trzy piątki gotowe. A ile w ogóle kosztuje fan klub? 48 tysięcy, no to trochę jest. No realnie. Jeszcze... Ja poszedłem pod ilość, ale widzisz, ja na przykład tylko te dwa druidy obecnie biją, cała reszta stoi w miejscu. One tam jakieś groszowe tutaj zadały obrażenia w ogóle. Pom. Ale krytyki, to kogo krytyki wchodzą? Moje? A ja nie wiem, czy ja mogę jakieś krytyki zadawać w ogóle? Znaczy, no Ty zadajesz krytyki, bo ja na początku nie mogę. Chyba, że druidzi są w stanie, ale to... A istosy cierni mają dodatkowe przekłucie. Chyba, że to dodatkowe przekłucie tych cierni. Nie wiem, ciężko stwierdzić. Nie wiem. Ciężko stwierdzić. Kryt. Nie wiem, chyba, że jak siada... Pytanie do widzów, czy jak siada kryt, to czy rozwalają się balony tak na raz, czy z czym, na czym polega kryt? Czy kryt to są po prostu podwójne obrażenia? A, umiejętność. Muszę pamiętać o tych umiejętnościach, żeby to rzucać, żeby to robić. No i spoczko, poszło, bardzo ładnie, cyk. Bardzo powoli pieniążki się zdobywa, nie? Fajnie. Niestety moi druidzi nie są w stanie łapać dużych balonów w, jakby to powiedzieć, w ciernie, więc no. Muszę pamiętać o tym, że mam te umiejętności, żeby używać. Dobra, dawać. Mi się wydaje, że jakaś tylko ta 80 runda będzie delikatnie taka słabsza. Cięższa? Że przelecą do ciebie, no. Myślisz, one przelecą tak? Delikatnie do ciebie, nawet nie zrobią tego kwadraciaka. Nie no, tu już jeden 100 tysięcy przekroczył ten małpa z rzutkami, ten mistrz kuszy. Mocno poleciał. Ja jeszcze trochę potrzebuję. Przed 80 rundą ulepszę jeszcze. Patrzę się, który u ciebie najlepiej zrobił. Druidy najlepiej. Druidzi, przepraszam. A, to faktycznie, ta małpka z rzutkami, kurde, mi skuszy, faktycznie wymiata na razie. O. Widzisz, co teraz się dzieje? Widzę. No. O. Super. I wszystko sobie zarasta. Fajnie. No tak, bo już innego nie będę w stanie zrobić. Tego jeszcze ulepszę, za 48 tysięcy musiałbym. Żeby był w stanie zrobić awatar gniewu. Było słychać. Co było słychać? Jak pękają. Nie no, teraz jest fajnie, teraz na całej ścieżce masz kolce. To działa jak rzutki, ale tego. O, i widzisz, czym dalej są gorsze, a czym bliżej jego są lepsze. Panklu. Widzisz, twój zrobił trochę więcej, 120 tysięcy, mój póki co 102. Ale możemy jeszcze polecić oczywiście w wolną rozgrywkę.
Dobra. A można, dobra. Słuchaj, ja zrobiłbym jedną rzecz. 5. Dam ci 5000, żebyś miał. A sobie weźmiemy tego. Czekaj. Zrobiłem mapkę. Raz, dwa, trzy. O, i zrobimy tak po prostu. Ja puszczę powoli. 5000 i jeszcze dam ci 7 i będzie git. Masz. O, proszę bardzo. Żeby trochę więcej móc, wiesz, porobić, żeby móc z tego pobawić się. O, proszę bardzo. Bardzo fajnie, na razie to sobie działa, są chyba spowolnione, mi się wydaje. Na razie chcę jeszcze zrobić tego właśnie awatara gniewu. Nigdy go nie robiłem i jestem bardzo ciekaw, czy on rzeczywiście działa tak dobrze, o ile się o tym mówi. Więc zobaczymy. Oczywiście, moi drodzy, póki jest przerwa, to zapraszam serdecznie na kanał Maciusia. Macie link w opisie, jeśli chcecie, tam więcej filmów również ze mną. Ale również piszcie swoje challenge w sekcji komentarzy. I jak mówiłem, zostawiajcie łapki w górę pod komentarzami innych, jeśli wam się oczywiście pomysł spodobał. Ty, powiem ci, że ja mam tą umiejętność na jednym i na drugim druidzie, która generuje mi kasę, nie? No. I one generują mi po 240, ale co rundę ten druid ulepszony, ten duch lasu, generuje mi 1000. No. Juzio! Czekaj, muszę pomyśleć teraz, co polecieć. O kurde, ale mogę to ciśnie tak ładnie. Mogę, nie? Dzięki. Ja teraz muszę zbierać 70 koła na burzę, że tak powiem. W sumie to... Ile ten, chcesz? Ile chcesz? Co, ja nie? Ja nic, mi nic nie musisz dawać. Okej. Okay. Mi nic nie musisz dawać, broń Boże. Ja okay, sobie dobra, postawię... sobie postawię trochę tu i postawię sobie drugiego, który miał zasięg na wszystkich. Dwójka. Raz, dwa. Raz, dwa, trzy, cztery. Dobra, i teraz ten powinien mieć... A ten ma czwórkę. Ten ma piątkę już. Czwórka, czwórka. I co tu muszę zrobić? To szybkość ataku. To tu postawię jeszcze. Dobra, raz, postawię, dwa, raz, tu. Dwa, trzy, cztery. O kurde. No, szybkie są bardziej problematyczne jeszcze póki co. Dobra, piątka, dobra, ja piątka. Ten ma czwórkę cały czas, ten ma piątkę, ten ma czwórkę. Skoro te mają czwórkę, to trzeba będzie tu postawić jeszcze jednego, żeby złapał ich zasięgiem. Zasięg druida, chyba okay. Złapie. Dobra. Piątka, piątka. Dobra, ja też już jestem ustawiony. Pospomniłem trochę mobkami. Porobiłem upgrade'y. Innym druidom w promieniu, dobra. To lecimy. Ciśniemy, że tak powiem. A ten miał być którym jeszcze? A druidem miał być. Druidzi mają. Nie tu. Raz, dwa i raz, dwa, trzy, cztery. Nagroda dżungli. Pyk, pyk, dobra. Lecimy. 70 tysięcy zbieram, o kurde. Lecą szybkie. Ale rozbijają się po drodze, dobra, jest okej. Okay. Ale tam żeś armię w ogóle w tym czasie rozwalił, jak ja tu robiłem. No. Żeś wywalił, wycisnął ich tu. Pięknie, pięknie. Albo maksymalne ulepszenie już zrobiłem, nie mogę więcej, spoko. Bardzo ładnie, muszę przyznać. Zrobimy tak. Bardzo ładnie ciśniesz. Bo postawiam tam więcej tych mapek po prostu i tyle, i będzie gitesz. No, powiem ci, myślałem, że twój z rzutkami tu pocisnął mocno. No nie dadzą rady? Ja nie wierzę. Co się stało? Powolniłem czas. Dobra. Nie było mowy, że nie możemy używać tego. Tak, nie, dały radę. Czas. Dały radę. No, więc jest luz. Dały radę, to... Ja chcę pograć trochę, ja chcę zobaczyć moje małpki, które są w stanie robić sporo. Dobra. I chcę uzbierać 70 tysięcy oczywiście na jedną. Żeby pocisnąć. Żeby jeszcze była w stanie ładnie cofać i tak dalej. Więc zobaczymy, jak to poleci. Dobra, ciśniemy ładnie wszystkie. Dopóki nie będzie tych szybkich, to będzie ok. Dopóki te szybkie nie będą, to będzie naprawdę, wydaje mi się, glancuś do zrobienia. Tylko ja teraz 70 koła. Co prawda, jak leci taka fala jak teraz, to leci ogrom pieniędzy. Chciałbym przed tego. O kurde. Teraz dużo zależy od ciebie. O nie, o nie. O,
nie były w stanie. Ale dobra, lecimy dalej, to nie problem. Nie ma się co przejmować, to nie problem. Ja jeszcze swoje trochę ulepszę. O, proszę bardzo, postawimy sobie totemy, żeby było troszkę łatwiej. I dobra, i lecimy. Proszę bardzo. Cyk, cyk, cyk. O kurde. No nie. Kurde, może... No to nic nie daje. Moi ci chyba... Wydaje mi się, że te druidy chyba w ogóle nie biją, mi się wydaje. W ogóle nie biją. Moje, te czerwone. Tak. W sensie te czarne. W ogóle. Dobra, czyli muszę po prostu pójść w większą ilość. Jeśli chodzi o upgrade'y, spoko. Ale trzeba im zrobić po prostu więcej tego, żeby byli w stanie cokolwiek. Co prawda tam mi postawiłeś kusznika jednego takiego, który trochę średnio mi pasuje w tamto miejsce. No, wiem, po prostu postawiłeś go tam, tam bym idealnie wstawił sobie swoje małpy. A, wstawiłeś. No. Nic nie widzę tam teraz. Nie ma problemu, mogę wstawić to. Wiesz co, twoje rozwalą to? O dobra, rozwalił. Ty musisz więcej katapult zrobić, wiesz? U ciebie te katapulty najwięcej robią. A, dobra, natychmiast to ma małpka, rozumiem. Która to katapulta? Katapulta, kurde, nie mogę kliknąć na katapultę. A pierwsze polecieć. Tak, to pierwsze. Tu nie zrobię, tu złapię trzech, tu złapię pięciu. Okej. Raz, nie dwa. To, nie ta ścieżka, chłopie, co ty robisz? Pierwsza. Do kogo ty mówisz? Do siebie. A. Dobra, po kolei widzę, tam się rozwalają te u ciebie. Ale no. Najwięcej to by teraz, mi się wydaje, te twoje kule robiły, jakby... O, już myślałem, że przeleci. A, drugi przeleci. Za późno zacząłem stawiać się, wiesz? Dobra, spokojnie. Jeszcze możemy kontynuować. To nie jest problem. Przegraliśmy tamtą rundę, ale jeszcze możemy zrobić coś. Jeszcze mamy tego, jeszcze mamy... Nie wiem, czy te totemy to już się zużyły, czy... Na ile totemy są? Totem? Chyba na dwie rundy tylko. Ale coś takiego było? Na ile totem był? Na 5 rund. No, okay. Z tymi szybkimi ci powiem, jest... El burdello bum bum. Szczególnie ale... z tymi lepszymi. Jeju. Nie, koniec, to jest koniec. Nie ma już nic. La. Czemu postawiłeś super małpkę? Nie postawiłem super małpki, tylko... Aha, to jest fan klub. Dobra, o Jezus, już myślałem. I tak przeleciała jakaś. Nie, to już nie było szans. No ja chcę 70 tysięcy swoje wykorzystać, come on! Ile ci brakuje? No mam 53. Masz 7, to jest tak 60. No nie ma opcji takiej. To mi nic nie zmieni. Czekaj, jeśli nie będzie szybkich... O Jezus, oczywiście, że muszą się szybkie pojawić. Będą, no wiadomo, że będą. Dobra, dopóki są zwykłe, to nie jest problem. O Jezus, są jeszcze ulepszone. Dobra, rzucę od razu na start, żeby było wolniej. I żeby wszystkie wolniej przelatywały. Bo one sobie tak za dużo pozwalają, że tak powiem, w tym momencie. No. O, elo. Będziecie spowolnione, to nie będzie wam tak łatwo. Dobra, nie będzie... O, dobra, teraz jest luz. Nie będzie tak banalniej. To niech twoje nadążają tam rozwalać i będzie... Tak, no... Ile ci brakuje? 5. No, czekaj. Masz. Dobra, jest pan... Jest druid burzy. Dobra. W końcu zaczął tłuc jakieś tego. O, wypycha je. Tak, widzisz, wypycha je. Wszystkie, no. Jest w stanie to zrobić, nice. Kozak. Dobra, sprzedajmy to. Tylko dlaczego ja nie mogę? Dlaczego ty możesz, albo nie możesz? Nie mają zasięgu te moje katapulty w ogóle, nie wiem, to słabo trochę. Ja póki co na razie wykorzystam sobie więcej pieniędzy, żeby zrobić więcej druidów. Dobra, i lecimy. Cyk, cyk, cyk. Lecimy, zobaczmy, czy jesteśmy w stanie gdzieś dalej dopchnąć. Wiesz, ja jakby nigdy nie grałem też druidami na fulla, ale widzę, że teraz ten jest sporo w stanie... cofnąć do wejścia. Ale on jest kozakiem. Ty, on wszystkie cofa do tyłu. Ja zapominam w ogóle klikać, żeby pieniądze sobie generować w międzyczasie. Nice, kozak. Fan klub super małpki.
No i dobra, i możemy teraz wyjść na krótką przerwę, kibelek, te sprawy, telewizję możemy sobie obejrzeć, ulubiony serial. Tak mówisz? No. Dobra, rozumiem wszystko. No zobacz, jak to on robi teraz. Pyk. Do tyłu. Pum, pum, pum. Ty musisz klikać, czy on automatycznie to robi? Ja nic nie klikam, broń Boże. No to jeszcze lepiej. Ja sobie tylko tego, zbieram pieniądze z moich druidów, wrzucam tego, to tornado i elo. I nie ma go tak naprawdę. Ja sobie tylko klikam pieniążki i elo. No i tylko rzucam tego, raz, dwa, trzy. Ale już widzę na następny raz, jakbym grał tylko jedną małpką, już wiem, jak to mniej więcej rozbudowywać, wiesz? Dobra. Ja już muszę jest... tutaj porobić więcej katapult. Już jest o wiele bardziej ogarnięte przeze mnie. Pum, pum. I 5400 do uzbierania. No i zobacz, te szybkie. Ile potrzebujesz? Nie, mi ja nic nie potrzebuję. Ja już 26 000, bo ja stawiam, wiesz, małpki więcej. No dobrze, dobrze, nie ma problemu. Ja póki co stawiam więcej druidów. Moi też sobie tamtego, porobiłem kilka tych swoich małpek pod... jak to się nazywa? Pod tego kulistego, więc jest spoko. Tu na zmianę będę robić, będzie kites. Tu, o, będę w stanie postawić jeszcze. O Jezus, źle zrobiłem. O, jedna przeleciała do ciebie. Nie, ona nie... Dobra, było blisko, ci powiem, było blisko. Czyli robię tak, tak. Dobra, kulisty. Teraz tu gdzieś trzeba byłoby rzucić zasięg tego. Nie wiem, czy on w ogóle te rój cierni wykorzysta. Coś tam rzuca teraz. Aha, czyli ci jak zbudowani w górę to chyba nic nie robią, chociaż nie jestem pewien. A ja tutaj tak dużo małpeczek trochę silam. Dobra, luzik. Raz, dwa, trzy. Kolejny kulisty będzie. Zaraz, ja tutaj też tłukę teraz jak największą ilość tych małpek, nie? A muszę pamiętać, że mogę z druidów hajs ściągnąć. Dawajcie hajs. Ja nie... A, mogę, dobra. Tam do ciebie raz na jakiś czas tylko teraz przelatuję. Widziałem, ale jest spoko. No jest dobrze. A, mogę przyspieszyć troszkę. Zobaczymy, czy jesteśmy w stanie przegrać na szybkości, czy nie jesteśmy w stanie przegrać na teraz szybkości. Zrobimy dwie małpki. Ogólnie uważam tak. Na tym momencie powyżej setnej rundy zwykłe balony to nie jest dla nas problem. W sensie nawet no te duże. To nie jest żaden problem. Dla nas największym problem obecnie jest tego. Te szybkie. Te szybkie. Dobra, patrz ile tam zrobiłem ty. Bardzo ładnie, bardzo ładnie. Pyk, 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 pyk. Kolejny ten. Przyspieszają. Coś tam twojego, coś tam do ciebie czasami przyleci. Tam na dole strasznie mamy pusto, mi się wydaje też. Że tam nic nie jest w stanie ich tłuc. Po lewej jak stronie przeleci. Po lewej stronie na dole, no, będę musiał zapełnić. Ale na razie jeszcze górę uzupełniam. Ten ma 4, to też jest luz. Druidzi w ogóle chyba łapią na całą mapę, więc też nie jest to jakiś większy problem. Więc no. A 8000, dlaczego nie mogę postawić, okej? Ja teraz muszę zacząć budować tych. O kurde, ale... Wiesz, żebyśmy to przegrali? Jakby co? Przegralibyśmy to teraz. Gdyby nie ten zdmuchujący. A to tak. To byśmy to przegrali, jak nic. Dobra, tak. Raz, dwa, trzy, cztery. Ja na dole już sobie przygotowuję. Ale tych już nie jest w stanie cofać, widzisz? Tych już nie jest w stanie cofać. O, no dobra, spokojnie. Tam jeszcze cofnął w ogóle te co... Widzisz, fioletowych nie może cofać? Ale kurde, te inne może. Ale te... O, jak zrobił tego, miał w zasięgu, to... To cofnął je. No tak. A on na całej mapie chyba może je cofać, widzisz? Kurde ty, no to jest ekstremalnie dobre, bym powiedział. Ja go gdzieś tu mogłem postawić? Nie jestem pewien. Ale mam pomysł. Jak przetrwamy, sorry. Ja się zastanawiam, gdzie ja tu mogłem postawić małpkę. O! Gdzieś mogę postawić mocno? Jeszcze zasięg złapany, dobra. Teraz można więcej druidów zrobić. Raz, dwa, trzy. Pieniądze do mnie, hi. Dziękuję. Piękne. Nie, no to 15 najbliższych małpek, okej, kumam.
Raz. Aha, potrzebuję jeszcze. Potrzebuję pieniędzy. Więcej. Więcej pieniędzy, żeby dalej rozbudowywać. Ale ty masz tam u siebie tak napchane, ja nie wiem jak ty to ogarniasz w ogóle wszystko. No klikam powoli, wiesz? Tu. Nie ma pieniędzy na razie, nic nie mogę robić. Ale kurde no, ale tych katapult nastawiałeś w ogóle. Tak, ale one, zauważyłem, że teraz takie no... Ale na czwórki muszę, musisz tego, fan kluby super małpki porobić, ale 8 tysięcy aż kosztuje każdy, nie? Tak, ale, też teoretycznie nie muszę, zaraz ci coś pokażę. Czemu teoretycznie nie musisz? Bo ulepszysz wszystkie, możesz wszystkie naraz ulepszać. Tak, znaczy umiejętność jest taka, że on zamieni mi te małpki tak w te lepsze. A, okej, okay. Po prostu. No, dlatego zacząłem nimi spamować. Okej, okay. To spoczko. 123 runda tylko na razie, jest nieźle, muszę przyznać. Powiem ci, naprawdę nie spodziewałem się, że ten druid burzy jest taki dobry. No, ja czekam na te szybkie, jak będą lecieć, żeby zobaczyć, czy miałem rację z tym fanklubem. Że tego, że zrobić? Żeby umieć umiejętność, no, albo kliknę raz. No. No, on sporo zamienia. Z nich się zamienia. No. Realnie sporo. No to dobra, no to ja już a jak tam robię. Twój w ogóle? 900 tysięcy zrobił, 1,5 miliona zrobił ci ten. Małpi plazmowy mistrz, mógłbyś już go zrobić, ale 500 tysięcy. I kasa. Nie mogę, nie mam kurde, przecież nawet expa takiego. Ale kasy, 370 tysięcy, to jest kurde masakra. No wiem. Dobra, pieniążki. Tego ulepszyć. O, lecą szybkie. Jak się zabezpieczył. Myślę, żeby je bardziej optymalnie wykorzystać, musiałbyś też trochę po lewej stronie u mnie ich postawić. Ale zrypałem. Czemu? Dobra, to co, mogę stawiać po lewej stronie już w końcu? Stawiaj sobie, jak potrzebujesz stawiać, to rób sobie też po lewej. Dla mnie to żaden problem. Ja sobie po prostu stawiam i liczę, że... Przeleciały. Nie zdążyłem kliknąć. O kurde! Widzisz, nie zdążyłem kliknąć. Widzisz, ile zrobiła małpia gwiazda? Widziałem. 5 milionów! O kurde. Jestem, wow, naprawdę pod wrażeniem. Przekuwasz 160 balonów w zomg. Nice. Fajne, muszę przyznać. Ale możemy jeszcze dalej polecieć. Jestem ciekaw, ile mój ten rozwalił. 1,2 miliona. Ale on nie rozwala aż tak dużo. Ale on bardzo dużo jest w stanie tego. On bardzo dużo jest w stanie cofnąć. Tak mi się przynajmniej wydaje. O kurde, chyba przegrywamy, nie? Trzeba przeciąć. Czyli jest pewne ograniczenie. Musielibyśmy mieć więcej małpek. Mi się wydaje, że u ciebie ten kusznik na początku bardzo fajnie podziałał, bo ma no prawie połowę twoich przekłuć, ale nie możesz już takiego drugiego postawić. No wiem. I w tym właśnie jest właśnie nie. Problem, nie? Ale cóż, tak to wyglądało. Dziękujemy serdecznie. Piszcie swoje challenge w sekcji komentarzy. Link do Maćka w opisie. Link, żeby... Oj, przepraszam, kupić grę. Również w opisie. Eneba oczywiście jako pierwsza i tyle. O, w ogóle widziałeś, że wytworzyłem 108 tysięcy gotówki? Dzięki druidom. No to grubo. No dokładnie. Trzymajcie ciepło, no i cześć. Opa.